A teraz pokażemy Państwu, proszę Państwa, Sławomira Nitrasa. I teraz tak, to będzie dosyć długi fragment, ale proszę się nie zniechęcać, proszę uważnie wysłuchać, bo tutaj Sławomir Nitras wykazuje się pewną niezwykłą maestrią. Proszę bardzo. I proszę zwrócić uwagę, jakie było pytanie. Dzisiaj zapadła decyzja o uchyleniu tej decyzji o zwrocie kamienicy. Odpowiadając bardzo precyzyjnie na pana pytanie, ja jestem byłym europosłem. Zasiadałem w Brukseli 5 lat, miałem zaszczyt reprezentować Polskę. Chciałbym panu powiedzieć, że ja jestem zdruzgotany faktem, że polska partia rządząca, polscy ministrowie, członkowie rządu, ludzie rządzący w Polsce wystawiają nam w Europie takie świadectwo, że wyłudzają europejskie pieniądze i realizują z działań, które są przewidziane, to są pieniądze dla Polaków, to są pieniądze na cele publiczne w Polsce. I z tych pieniędzy wyłudzają i realizują swoją politykę partyjną. To jest rzecz niebywała. Unia Europejska takich standardów nie ogląda. I jest mi jako Polakowi wstyd, bo jeżeli to zrobi jakiś pojedynczy Polak, to wiadomo, że w każdym narodzie się może ktoś zdarzyć taki. Ale w momencie, kiedy to robią ludzie rządzący w Polsce, to przynoszą wstyd nam wszystkich. I mi dzisiaj po ludzku, kiedy przeczytałem tę gazetę i miałem świadomość, że przeczytali to nie tylko polscy czytelnicy, ale że to przedrukowały, czy to był wspólny materiał wielu europejskich gazet, było mi po ludzku potwornie, ale to potwornie wstyd. Pan nie odpowiedział na moje pytanie. I jak oceniacie dzisiejszą decyzję o zwrocie nieruchomości? Uważamy, panie redaktorze, że ilość afer w Polsce, w tej materii się z panem całkowicie zgadzam, ilość afer w ostatnim okresie przekracza pojęcie. Czyli mi się kiedyś wydawało, jako młodemu człowiekowi, że standardy, które SLD zaproponowało w Polsce, są takim poziomem, którego jakby w Polsce nigdy więcej nie zobaczymy. To, co się dzieje w ostatnich miesiącach, ilość afer, które środowisko PiS generuje w Polsce, jest po prostu niewiarygodna i w tym obszarze się w pełni z panem zgadzam. Ja podziwiam cierpliwość pana posła Brejzy, który dosyć długo jednak wytrzymał ten popis swojego partyjnego kolegi, zanim w końcu tak myślisz, że ukartowane. Ale Sławomir Nitras wykazał się umiejętnością, którą tu zdradzę państwu trochę takiej kuchni komentatorskiej, też musi posiadać każdy komentator. To znaczy, jak przychodzi do jakiegoś studia z czymś, o czym bardzo chce powiedzieć i słyszy pytanie jakieś, na przykład jak pan ocenia wzrost cen masła. Panie redaktorze, odpowiadając bardzo precyzyjnie na pańskie pytanie, myślę, że likwidacja miejsc parkingowych w Warszawie jest skandalem. O, i to właśnie na ale tym polega. Ale to jest skuteczne. Moja córka w podstawówce podczas sprawdzianu nie bardzo wiedziała z biologii, znała odpowiedź na jedno z pytań, tak trochę napisałaby, ale byłby problem. Więc zrobiła bardzo szczegółową odpowiedź na pytanie, którego nie było, pod tytułem Anatomia żaby, z rysunkiem, ze wszystkim. I nauczycielka niezwykle się ubawiła tym podstępem i dała jej czwórkę za odpowiedź na to pytanie, ponieważ uznała, że to świetny dowcip, czyli to jest skuteczne. No, z tym, że to moim zdaniem przechodzi raz tylko przy jednym nauczycielu. No, już wykorzystywanie tego drugi raz by nie zadziałało, ale rzeczywiście to jest też coś, czego studenci często na egzaminach ustnych próbują, prawda? Ale tu mi się podobało... Ciekawe zagadnienie, panie profesorze, ale... I tu następuje już ta druga tu część. Tu mi się podobało, pan poseł Nitras oczywiście zahaczył o sprawy, które w Unii Europejskiej, czyli rozliczania różnych funduszy, to są nagminne. Przypomnę tylko, że w 1999 roku upadła cała komisja Jacques'a Santera, ponieważ nic się nie zgadzało w księgowości. Potem były podobne kłopoty z komisją Romana Prodiego, ale zaraz zrozumiesz, co chcę powiedzieć, bo wiesz, co chcę powiedzieć. Odpowiadasz precyzyjnie na pytanie. Tak, ten wzorzec Sevr moralności w polityce, Sławomir Nitras, jesienią 2006 roku w wyborach samorządowych, zrobił fałszywe oskarżenie kandydatki Teresy Lubińskiej. Powtarzasz to za każdym tak razem, jest, jak się pojawia. Że jako minister finansów umorzyła 300 tysięcy długu posłowi samoobrony Bernardowi Ptakowi, podczas gdy umorzono to 3 tygodnie po odejściu pani Teresy Lubińskiej z urzędu. Sławomir Nitras doskonale wiedział, że łże,
ale zrobił to, żeby jego kandydat, pan Krzystek, został prezydentem Szczecina i on przegrał sprawę w sądzie. I to i ten facet... historię Stanisław Janecki powtarza zupełnie jak Katon Starszy swoje stwierdzenie, a poza tym uważam, że Kartaginę należy zburzyć, a my tymczasem mamy telefon.